Dzień dobry, przy mikrofonie Agnieszka Jucewicz, a dzisiaj w studio gościmy dr Halszkę Witkowską, suicydolog, konsultantkę kryzysową, ekspertkę biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym, a także pomysłodawczynię i koordynatorkę pierwszego w Polsce serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskim życie warte jest rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy, jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć. Jeśli słuchają nas osoby w kryzysie psychicznym albo ich bliscy, i czujecie, że potrzebujecie pomocy i nie wiecie, gdzie jej szukać. To w opisie odcinka dzisiejszego podcastu znajdziecie wszystkie telefony, adresy pomocowe i oczywiście polecam też zajrzeć na stronę Życie. Warte jest rozmowy, z zw.jr.pl, gdzie w zakładce bezpłatne telefony pomocowe oraz bezpłatne adresy pomocowe znajdziecie wszystkie potrzebne informacje na temat szukania pomocy. Dzień dobry raz jeszcze. <laughs> jeszcze raz dzień dobry. Chciałam zacząć od wyjaśnienia, kim jest suicydolog? To dobre pytanie. Suicydologia jest nauką interdyscyplinarną. To o tyle ważne, że interdyscyplinarność tutaj jest istotną kwestią i nie tylko, jeżeli chodzi o nazwę, bo mam wrażenie, że to słowo czasem trochę nadużywamy, zwłaszcza w środowisku naukowym. Natomiast interdyscyplinarność jest w przypadku badań dotyczących zachowań samobójczych szalenie ważna, bo ludzka autodestrukcja to jest zjawisko, na które musimy patrzeć z wielu perspektyw. Z jednej strony psychologicznej, z drugiej strony psychiatrycznej, socjologicznej, ale także biologicznej, kulturowej, prawnej, etycznej, religijnej. I dlatego ta interdyscyplinarność jest tutaj tak ważna. I suicydologia to właśnie taka nauka, która ma łączyć te różne perspektywy. Jest to szalenie trudne, bo dopóki mówimy o badaniach interdyscyplinarnych tylko na papierze, mhm. a to jest co innego. A w sytuacji, kiedy mówimy, że to naprawdę ma działać, to ja przynajmniej mam takie podejście, należy wszystkie rzeczy związane z interdyscyplinarnością robić w zespole. Ponieważ trudno jest być człowiekiem renesansu i posiadać na tak samym wysokim poziomie wiedzę z tak różnych dyscyplin. Dlatego nawet w ramach projektu Życie Warty z Rozmowę mamy interdyscyplinarny zespół do spraw profilaktyki i tam właśnie mamy ludzi, zarówno psychologów, psychiatrów, socjologów, prawników, bardzo duży wachlarz ekspertów. Mamy nawet księdza w zespole, mhm. A, po to, aby z różnych perspektyw spojrzeć na ludzkie problemy i też pamiętajmy, że różne osoby z różnego typu problemami przychodzą, bo na samobójstwo zawsze składa się dużo libe czynników. Więc suicydolog to jest ktoś taki, kto faktycznie zajmuje się zachowaniami samobójczymi bardzo często z różnych perspektyw. Natomiast tutaj warto zwrócić taką szczególną uwagę na fakt, że część osób zajmujących się tą tematyką zajmuje się nią czysto na przykład naukowo, robiąc badania. Taki to jest taki główny obszar. Część osób natomiast będą to specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, na przykład psycholog, terapeuta, który będzie się specjalizował w zagadnieniu dotyczącym zachowań samobójczych i faktycznie przed wtedy będzie robił dodatkowe szkolenia, kursy. Przed w ramach Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego prowadzone są studia podyplomowe mm -hmm. suicydologii. One trwają rok, mają 180 godzin, ale co przede wszystkim, mają 18 ekspertów prawie, których prowadzą, więc od każdego przedmiotu, od każdej dziedziny jest inna osoba. Socjologię prowadzi socjolog, interwencje kryzysowe, interwent kryzysowe, mm -hmm. bo to jest kluczowe w tym podejściu właśnie żeby pracować zespołowo, aby nie spłaszczać też tego problemu, bo przez wiele lat nad samobójstwem pochylano się właśnie przede wszystkim z tej perspektywy psychologicznej, psychiatrycznej, trochę socjologii, prawda, pod względem statystyk, czy, czy prawa. Natomiast brakowało też takiego humanistycznego podejścia i wielu ekspertów, między innymi profesor Justyna Ziłkowska, psycholog, która wspaniałą książkę napisała, narrację osób po próbach samobójczych, zwracała uwagę na fakt potrzeby właśnie takiego szerszego spojrzenia, szerszej perspektywy Także humanistycznej, aby do tego ludzkiego problemu w ten sposób podejść, tym bardziej, że wiemy, jak dużo rzeczy z różnych porządków wpływa na samobójstwo. I między innymi bardzo dużym wpływem jest kultura popularna, ale także prasa, media, więc tutaj też potrzebna jest ta perspektywa. Będziemy o tym za chwilę wszystkim rozmawiać na pewno i też już Pani wspomniała o takim jednym micie, który dotyczy tego, kto popełnia samobójstwo, czy kto. Dopuszcza się zachowań samobójczych, bo czym innym jest próba, czym innym jest samobójstwo. Jest taki popularny mit, że są to osoby, które mają jakieś zaburzenia psychiczne albo choroby psychiczne. Nie jest to prawda. Nie wiem, czy to są odpowiednie statystyki, na które się powołam, ale chyba w statystykach WHO pada taka liczba jak 46%, czyli mniej niż połowa osób, które mają na swoim koncie zachowanie samobójcze, ma rzeczywiście jakieś problemy natury psychicznej, natomiast jest wiele innych różnych czynników, które się na to składają, prawda? Bardzo dobrze, że rozmawiamy o tym na początku, ponieważ to też jest tak, że ile badań, tyle wyników. Natomiast mm -hmm. faktycznie choroba psychiczna czy zaburzenia to jest bardzo poważny czynnik ryzyka. Tak? ale nie jest to regułą. Na przykład nie każda osoba, która choruje na chorobę psychiczną lub ma jakieś zaburzenie, my, musi mieć myśli samobójcze, tak? czy mieć podjąć próbę samobójczą, czy mieć tendencje samobójcze, to tak nie jest. Tak samo jak nie każda osoba, która podjęła próbę, musi cierpieć na chorobę psychiczną lub zaburzenie. Natomiast jest to faktycznie wysoki czynnik ryzyka. Faktycznie dużo osób z depresją podejmuje próby samobójcze, no ale nie jest to jeden do jednego. No i tak jak pani powiedziała, to jest jeden wątek, prawda, te prognozy WHO, a ja zawsze też staram się spojrzeć z drugiej perspektywy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samobójstwa, nie o próby samobójcze, mhm. no to wiemy o tym, że to jest męska sprawa, tak? Że na te 15 samobójstw dziennie, 12 to są samobójstwa mężczyzn. Mówimy tutaj o, o Polsce. Polsce. Mhm. Natomiast y, zawsze u mnie z tyłu głowy jest też taka myśl. Najwięcej do tych samobójstw dochodzi na wsiach i w małych miasteczkach. Jeżeli spojrzymy statystycznie, to najczęściej tą mężczyzną, która odbiera sobie życie... To jest mężczyzna między 35 a 60 rokiem życia, często z cierpiący na chorobę alkoholową, często z problemem z zatrudnieniem, często bezrobotne, bywa także po rozwodzie. I teraz ja sobie zadaję takie pytanie, jak często ten mężczyzna mógł trafić do psychologa? Jak, albo w ogóle jakąkolwiek prawda? pomoc uzyskać. Albo jak, mhm. w jaki sposób mógł zostać zdiagnozowany, skąd wiemy, tak? Bo nie zawsze w tej dokumentacji policyjnej, bo jeżeli osoba leczy się psychiatrycznie, tak, przebywa w szpitalu, no to gdzieś to jest odnotowane, ale jeżeli nie, to ten człowiek mógł nigdy nie trafić do specjalisty, więc trudno nam powiedzieć, że te wszystkie osoby tak na coś cierpią, no bo Jesteśmy już po fakcie, możemy się domyślać, ale tutaj należy o tym pamiętać, że to dotarcie do pomocy nie tylko jest czasem uwzględnione, bo może w danej miejscowości nie ma tych miejsc pomocowych, chociaż w tej chwili ta mapa i centrów zdrowia psychicznego, i naprawdę ośrodków interwencji kryzysowej jest bardzo duża. Natomiast pamiętajmy też o tym, że to często wstyd uniemożliwia mm. tam dotarcie, wstyd, nie tylko taki społeczny przed ostracyzmem, ale też taki wstyd przed członkami rodziny przed tym, że w ogóle nie dajemy sobie rady. Tak jest ten ogromny męski stereotyp, przecież że mężczyzna musi sobie zawsze poradzić. Ja bardzo często słyszę od mężczyzn, że muszę zacisnąć zęby, muszę ją wytrzymać. Jak nie ja, to kto sobie poradzi w tej sytuacji? Kto pomoże mojej rodzinie? I ten moment, kiedy należałoby się przyznać do tego, że nie nie daje rady, bo potrzebuje wsparcia, to jest taki moment, przed którym cały czas mężczyzna po prostu się go boi. Obawia się, wstydzi się go. Ten wstyd jest chyba też chłopięcy, bo jak patrzyłam na statystyki dotyczące osób młodych, dzieci, które podejmują próby samobójczą i udanych też zamachów samobójczych, to te udane zamachy tutaj jednak więcej chłopców cały czas popełnia samobójstwa. Jeżeli chodzi o próby samobójcze, to jest dużo, dużo więcej dziewczyn, ale jeśli chodzi o te statystyki dotyczące już udanych tych prób, to są chłopcy, więc ten wstyd zaczyna się chyba wcześniej dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że w suicydologii wystrzegamy się mówienia o próbie samobójczej udana lub nieudana, prawda? Okay. No bo jeżeli ktoś odbierze sobie życie, to nie ma w tym nic udanego. Tak, tak. Rozumiem. Nie oceniamy mhm. tego, prawda? Więc mhm. mówimy albo próba samobójcza i samobójstwo, mhm. albo próba zakończona śmiercią. No bo ani nie mówimy, że to jest próba zakończona sukcesem, czy udana. No bo właśnie nie odbieramy w ten sposób śmierci. To jest tragedia tego człowieka i jego najbliższych. Natomiast, jak już pani odwołała się do danych, to chciałabym opowiedzieć państwu o takim ciekawym zjawisku, ciekawym, smutnym, a na pewno zjawisku, o którym musimy się dłużej zastanawiać. Teraz w ramach serwisu Życie Warte jest Rozmowy wydaliśmy najnowszy raport dotyczący zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, Zrozumieć, aby zapobiec 2024. Od razu zachęcam Państwa do bezpłatnego oczywiście pobrania tego raportu na stronie Życie Warte jest Rozmowy w zakładce Strefa Wiedzy, Biblioteka i tam możecie Państwo ten najnowszy raport pobrać. Przyjrzeliśmy się dokładnie nie tylko danym policyjnym, ale także tym problemom, z którym piszą dzieci do nas do serwisu Życie Warte mhm. jest Rozmowy i na tej podstawie ten Raport został skonstruowany i w danych policyjnych możemy zauważyć bardzo ciekawą, ale też taką wymagającą refleksję i rzecz, że pierwszy wzrost prób samobójczych młodzieży mieliśmy faktycznie bardzo duży w roku 2021. Czyli to było tak. w roku pandemicznym. Tak, i mieliśmy różnicę, jeżeli chodzi o same próby samobójcze między 2020 a 2021, ponad 80% wzrostu. W grupie wiekowej, praktycznie mówiąc do 19 roku życia. Ponieważ te dane policyjne, to ważne, żeby o tym powiedzieć, one są w przedziale tam 7, 12, potem 13, 18. Ale w tym przedziale 13, 18 będą też osoby, które na przykład mają 18 lat i 9 miesięcy. Mhm. Tak więc to też musimy zdać sobie sprawę, jak to jest szeroki zakres. I ten pierwszy wzrost właśnie w tej grupie wiekowej był ponad 80%, i potem w roku następnym 41%. Tak, w 22. A w 2023 już 2%. Więc zatrzymane były te skokowe wzrosty. No ale cały czas mamy niestety ponad 2000 tych rób samobójczych każdego roku w Polsce, a wiemy, że to nie są wszystkie dane, bo przecież to są tylko dane policyjne. Tak, Bardzo proszę dużo. o tym powiedzieć, bo są dwa źródła jakby tych statystyk, tej naszej wiedzy, skąd my to wiemy. Jedna to jest komenta Główna Policji, druga to jest GUS. Jak pani mówi, że nie wszystkie dane obejmują, te policyjne dane nie obejmują jakby wszystkich tych wydarzeń, to co to znaczy? Kiedy, w którym momencie się pojawia policja? To jest w ogóle ważne, bo to o czym teraz pani powiedziała o tych danych i statystyce, to jest istotne tak. Po pierwsze, policja nie prowadzi statystyki, ona zbiera dane. Statystykę prowadzi GUS. Mhm. Natomiast GUS nie prowadzi statystyki dotyczącej prób samobójczych, tylko i wyłącznie samobójstw na podstawie kart zgonu. Co ciekawe, tu też należy pamiętać, że jest też że przy wypełnianiu karty zgonu jest tak zwany czynnik ludzki też. Zdarza się często, że w tej karcie zgonu nie ma przyczyny śmierci samobójstwo, ale na przykład jest zatrucie lub niedotlenienie. Tak, więc stąd wiemy też, że nie wszystkie przypadki będziemy mieli tutaj w tej statystyce. Natomiast dane dotyczące samobójstw i prób samobójczych zbiera policja na podstawie wszczętego postępowania. Umiera człowiek. Więc musi zostać wszczęte postępowanie z paragrafu 151 Kodeksu Karnego dotyczącego podżegania lub zachęcania do samobójstwa. Mhm. Tak, więc to jest bardzo istotne. Natomiast no, nie w każdej sprawie ta policja zostanie wezwana, nie w każdej to tak będzie poprowadzone, ale przede wszystkim zapominamy tutaj o danych na przykład dotyczących zaginięć. No przecież niektóre niestety zaginięcia mogą być samobójstwem, tylko po prostu osoba nie została odnaleziona, tak? Tak samo no, czasami trudno jest stwierdzić w przypadku wypadków drogowych, tak? No, są, byśmy powiedzieli, takie liczby, o których możemy sobie nie zdawać sprawy, natomiast i tak dane dotyczące samobójstw są dużo bardziej wymierne niż te dotyczące prób samobójczych. Mhm. Ponieważ o wielu, wielu próbach nikt się nigdy nie dowiaduje. Proszę powiedzieć o tym przeliczniku, takim, o którym to chyba WHO mówi. Tak, i WHO tak? mówi o tym, że na jedno samobójstwo przypada nawet 15 prób samobójczych, ale w przypadku dziecka na jedno samobójstwo nawet 200 prób samobójczych. Tak? Mhm. Bo proszę pamiętać, to, że po próbie samobójczej nie ma obrażeń fizycznych. Że ktoś nie pójdzie do szpitala, to nie znaczy, że to nie była próba samobójcza. Bywa tak, że dziecko podejmie próbę samobójczą, po czym się budzi i idzie następnego dnia do szkoły. Nawet rodzice nie wiedzą. Tak samo bywa w przypadku osób dorosłych. Tak? Ja zawsze to podkreślam, że nie muszą zostać śniaki, tak? czy uszkodzenie ciała, uszkodzenie naszej psychiki, a nasze cierpienie jest tak samo ogromne, mimo że tych obciążeń fizycznych, obrażeń fizycznych nie ma. Także tutaj pamiętajmy o tym, że oczywiście to są pewne dane, którymi my dysponujemy, są teraz prace w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, aby lepiej zbierać dane dotyczące prób samobójczych, chociażby ze szpitali. Po to właśnie, aby lepiej pomóc osobom, które na przykład są już po drugiej, trzeciej czy czwartej próbie. Każda próba Aha. zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Proszę powiedzieć jeszcze o tych czynnikach ryzyka, bo powiedziałyśmy obie, no, że takim obciążeniem może być choroba psychiczna, chociaż to nie jest jakby jedyny czynnik. Płeć ma znaczenie. Hmm, rozumiem, że kolejna próba, znaczy przeżycie próby samobójczej też jest hmm, czynnikiem ryzyka. Co jeszcze jest w tych czynnikach? Ja na podstawie swojej pracy zbudowałam taki. Interdyscyplinarny model etiologii zachowań samobójczych. I wyróżniłam grupę pięciu czynników, takich najbardziej wpływających właśnie na zachowania samobójcze. I to jest dosyć skomplikowane, ale staram się to w sposób prosty tłumaczyć moim studentom. Proszę, proszę. <laughs> <Więc sposób. laughs> przede wszystkim, najpierw je wymienię. Mamy czynniki indywidualne, sytuacyjne, środowiskowe, społeczne i kulturowo-religijne. To jest pięć czynników. I teraz tak, pierwsze indywidualne. To jest trochę tak, że każdy z nas ma na sobie niewidzialny plecak. I w tym niewidzialnym plecaku nosimy różne rzeczy. Każdy z nas ma cięższy lub lżejszy ten plecak, i w przypadku osób, które mają myśli samobójcze czy próby samobójcze, to w tym plecaku bardzo często będą się mieściły właśnie zaburzenia, choroby psychiczne, ale także przeżyte traumy. To jest mhm. bardzo ważne. Należy pamiętać, że wysokim czynnikiem ryzyka zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci jest przeżycie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. W przypadku dzieci bardzo poważny czynnik ryzyka, przemoc rówieśnicza, która nawet siedmiokrotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Zawsze natomiast na tym etapie mówię o tym, że nie tylko doświadczenie osobiste tej przemocy jest traumatyzująca, ale także jej oglądanie. Bycie świadkiem przemocy. Tak, zdarzało mi się, że czytałam o tym w listach pożegnalnych młodych osób, które mówiły o tym, że już mają dosyć patrzeć na tą przemoc, która jest w domu w takim stopniu. Nie mają już na to siły, są bezbronne wobec tej przemocy, której doświadcza drugi domownik. Więc to jest istotne. Też myślę, że ten fakt, jak przemoc seksualna, należy pamiętać, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zawsze mówi o tym, że jeżeli dziecko w ciągu dwóch tygodni od doświadczenia przemocy seksualnej nikomu o tym nie powie, to prawdopodobnie nie powie już nigdy. Mhm. Jeżeli nawet w danej sytuacji jakoś sobie poradzi, to bardzo możliwe, że odbije się to w przyszłości i już jako osoba dorosła będzie w pewien sposób osłabiona tą traumą właśnie przeżycia przemocy seksualnej. Tak samo przemoc psychiczna czy fizyczna, one nawet jeżeli w tym momencie nie odbiją się podjęciem próby samobójczej czy myślami samobójczymi, to mogą w przyszłości Aha. na to wpłynąć. O tym bardzo ciekawie pisze Erwin Ringel. W książce, gdy życie traci sens. To już dosyć stara publikacja, ale nadal bardzo wartościowa. I tu mamy te czynniki indywidualne, tak? A kolejnymi to będą te czynniki sytuacyjne. Nazywamy to w suicydologii suicydogenny układ sytuacyjny. Czyli co na przykład? Czyli my z tym plecakiem idziemy po jakiejś drodze, prawda? Mamy go różnie obciążonego i to będą skrzyżowania na tej drodze, jakieś wysepki utrudnienia i na przykład w przypadku dziecka może to być choroba ukochanego dziadka, rozwód rodziców, problemy w szkole. I to jest taka sieć, która powoduje, że w tym momencie ten młody człowiek z tym ciężkim na przykład bardzo plecakiem, on po prostu nie ma siły. Tak? A nie. wiemy, że nieszczęście nie przychodzą tylko parami, ale trójkami, czwórkami i piątkami. Czasem niestety tego doświadczamy, prawda? I kilka takich poważnych sytuacji, nie wiem, na przykład w życiu dorosłym, to może być utrata pracy, choroba dziecka, rozwód, rozwód wypadek samochodowy, ileś rzeczy, które, prawda, się nałoży. Więc to jest taki układ sytuacyjny. Więc plecak, pod, mhm. w tym plecaku po tej drodze, no ale my zawsze też jesteśmy w pewnym środowisku. I dla osoby dorosłej, tym środowiskiem głównym to będzie rodzina i praca, dla człowieka młodego no to będzie rodzina szkoła. I coraz częściej dla nas wszystkich będzie to też internet. Bo internet nie jest już tylko narzędziem, ja przez lata mówiłam o tym, że internet jest narzędziem, ale w sytuacji, kiedy młody człowiek średnio spędza w nim 5 godzin 36 minut, jak spojrzymy na jego rytm dobowy, ile mhm. czasu spędza w szkole i w domu, to zdajemy sobie sprawę, że on po prostu ponad jedną czwartą swojego dnia spędza w środowisku, jakim jest internet. I co to może być takim obciążającym czynnikiem? Tu przede wszystkim, tylko bym zwróciła uwagę właśnie, że zarówno w środowisku domowym, jak i w środowisku szkolnym lub w pracy będą pewne czynniki, które wpływają na, na zachowania samobójcze. I na przykład w internecie mamy, ja skonstruowałam taki podział na czynniki bezpośrednie i czynniki pośrednie. I czynnikami bezpośrednimi będzie m.in. na przykład wystawienie na treści związane z samobójstwami. Na wszystkiego rodzaju filmiki, no niestety, też samobójstwa online, które są czasem powszechniane, tak? czy różnego rodzaju grafiki, zdjęcia dotyczące no samobójstw? To taki nie jest trudno znaleźć w tej chwili. Prawda? Prawda? No więc, więc właśnie, więc sam fakt to jest pierwszy czynnik bezpośredni. Kolejne pakty samobójcze. To jest bardzo ciekawe w tym kontekście, ponieważ po paktach samobójczych widzimy tak naprawdę, jak w ogóle zmieniło się samobójstwo pod wpływem internetu, ponieważ przed internetem pakty samobójcze były zawierane przede wszystkim pomiędzy przyjaciółmi,

kochankami albo członkami rodziny. W tej chwili pakty samobójcze nawiązują też ze sobą zupełnie obce osoby z drugiego mm -hmm. końca świata, tak? Nie wiem, 40-letni mężczyzna z 15-letnią kobietą, tak? A więc tutaj też należy o tym pamiętać. Kolejnym czynnikiem bezpośrednim będzie narażenie na hejt, cyberprzemoc, tak? wszelkiego rodzaju szantaże, podżeganie do samobójstwa. To też będzie bezpośredni czynnik, ale też takim czynnikiem będą algorytmy ich wpływ no, sprawa z 2020 Drugiego roku, moim zdaniem. Molly Russell, 14-letnia, Wielka Brytania, gdzie dziewczynka niestety zmarła w wyniku śmierci samobójczej i został pierwszy raz w sądzie udowodnione że wpływ miały media społecznościowe, ponieważ jej media społecznościowe były całe w treściach dotyczących samobójstw i samookaleczeń, mimo że dziewczynka od początku jakby sama ich nie wybierała, tak? tylko mhm. wybrała kilka. No ale wiemy, jak działają algorytmy. Jak się na coś kliknie dwa razy, no to potem... Dostajemy to po... samo. Tak jest. Mhm. Bardzo ważny, najnowszy raport Amnesty International na temat TikToka i wpływu algorytmów właśnie na zdrowie psychiczne dzieci. To zachęcam państwa też jest w internecie w wolnym dostępie ten raport. Także to będzie kolejny taki bezpośredni czynnik, no i oczywiście narażenie na efekt Wertera, tak? Na naśladownictwo tu też w przypadku internetu mamy to czynnik bezpośredni. Natomiast szalenie istotne są też te czynniki pośrednie. Jeszcze zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Proszę wyjaśnić, czym jest efekt wertera, bo to już przeszło do jakby do języka, natomiast wydaje mi się, że nie dla wszystkich jest to jasne. Efektem wertera nazywamy zjawisko, w którym po. Nieprawidłowo skonstruowanych informacjach w mediach lub w filmie, w serialu dotyczącym samobójstwa zwiększy się liczba samobójstw i prób samobójczych. Jakiś przykład? No, najbardziej nośny przykład i Państwu bliski to będzie serial 13 Powodów. Tak? Amerykański serial, po którym w publikacji, premierze wzrosła liczba prób samobójczych wśród młodych osób. Mhm. Jest bardzo dużo w tej chwili już opracowań naukowych, które udowadniają to. Jest to tyle dobry przykład, że on nie jest do końca zły, ten serial, tak? bo ten serial przełamał pewne tabu. Pokazał chociażby właśnie 13 powodów, czyli ten mit jednego powodu został obalony. Natomiast no, jak wiemy, dobrymi intencjami bywa piekło wybrukowane, tu ewidentnie był dobry pomysł, ale zabrakło takiego właśnie suicydologicznego backgroundu. A co tam było niewłaściwe? Kogoś, kto by podpowiedział, i tu przede wszystkim. To, na co się zwraca uwagę, to po pierwsze konstruowanie głównej bohaterki, która przed śmiercią samobójczą, moglibyśmy powiedzieć, no była taką zwykłą dziewczyną, której ani nie miała jakiejś popularności w szkole, nie, za bardzo nie zwraca uwagi, nie miała za dużo kolegów, koleżanek, po śmierci samobójczej no, staje się można powiedzieć taką celebrytką w pamięci tych e, szkolnych mhm. przyjaciół. Zostaje stworzona kapliczka w miejscu, gdzie ona miała szafkę, kwiaty, misie dzieci przynoszą, tak? Czyli to jest wszyscy się przejmują. Romantyzowanie tak tego. Jest, Samobójcy. więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tam jest też dosyć negatywnie pokazane wsparcie psychologiczne, a do tego no wiadomo, najbardziej dramatyczny moment, czyli ta kwestia pokazania samej tej próby samobójczej. Mm. Dokładnie pokazana metoda Netflix swoją drogą po kilku latach, znaczy po, po kilku miesiącach chyba nawet, usunął tą scenę, tak? A, natomiast no tutaj jest też kwestia po prostu poprowadzenia całej narracji, chociażby e, zwracając uwagę na to, że. Osoba, która ta, ta młoda, dziewczyna ona uzyskała sprawczość po śmierci. Tak, bo nie mogła w żaden sposób być sprawcza za życia, odebrała sobie życie i zostawiając te 13 kaset, mściła się na swoich oprawcach, czyli zmieniała rzeczywistość. No, mówiąc kolokwialnie, bardzo inspirujące tak, dla człowieka, który może się odnaleźć, młodej osoby, która się może odnaleźć w tych problemach, bo te problemy były autentyczne, z którymi faktycznie nastolatki się mierzą. I w całym efekcie Wertera też chodzi o to, że właśnie w sytuacji, kiedy to samobójstwo jest tak pokazane, jeżeli są nieprawidłowo skonstruowane te materiały, osoba, która już w tym momencie ma myśli samobójcze albo jest po próbie samobójczej, może się zainspirować, tak? Może powiedzieć, jej: to ja mam też takie problemy, to może dla mnie to też będzie rozwiązanie. I dlatego w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Samobójstwom stworzyliśmy rekomendacje dla dziennikarzy. One są dostępne na stronie zapobiegajmy samobójstwom.pl, ale także na stronie Życie Warte jest Rozmowy w strefie wiedzy i one dotyczą tego właśnie, co zrobić, żeby wywołać efekt papageno, czyli odwrotność efektu Wertera, bo wiemy o tym, że jeżeli prawidłowo konstruujemy i filmy, i seriale, i książki, ale także doniesienia medialne o zachowaniach samobójczych, gdzie mówimy o miejscach pomocowych, burzymy stereotypy, mity, fałszywe przekonania, ale także pokazujemy osoby, które sobie radziły z tym kryzysem, to jesteśmy w stanie zmniejszyć liczbę samobiec samobójczych. I tu poproszę o przykład na efekt papageno. Takim najbardziej znacznym przykładem był raper Logic, który nagrał piosenkę, w której tytule było numer pomocowy. Amerykański numer tak. pomocowy. Tak, mhm. i po premierze tego utworu, ale też potem na powrzuceniu na YouTube, który ma już chyba ponad 350 milionów wyświetleń, ale także po odegraniu go na gali MTV, po prostu było więcej telefonów pomocowych, mhm. ludzie więcej dzwonili, a do tego spadła liczba prób samobójczych. Mm -hmm. Więc no, Thomas Niederklotentary, profesor z Austrii, zajmuje się tym zjawiskiem, właśnie bada efekt Wertera w we No Zachęcam państwa do przyjrzenia się tej sytuacji, bo faktycznie to są takie namacalne dowody, które w tej chwili wiemy, że te badania potwierdzają oba te zjawiska. Ja znam te rekomendacje, o których pani mówiła, i często z nich korzystam z waszej strony i zachęcam wszystkich dziennikarzy i dziennikarki, którzy nas słuchają, do sięgnięcia po nie, bo myślę, że, że warto mieć taki dokument pod ręką, ale nie tylko dziennikarzy i dziennikarzy również influencerów i influencerki. Bo Bardzo myśli, dziękuję za ten proszę. dodatek. Tym bardziej, że w ramach właśnie programu zapobiegania zachowaniom samobójczym zrobiliśmy też dwa webinary już, nie tylko dla twórców kultury, bo taki zrobiliśmy, ale także dla twórców internetowych. Oba są nagrane na YouTubie i dostępne w wolnym dostępie na kanale Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. W tym roku też będziemy robić kolejne i webinary dla dziennikarzy i twórców kultury, twórców internetowych, bo cieszą się dużym zainteresowaniem i e, zarówno właśnie twórcy internetowi, jak i scenarzyści, pisarze zgłaszają się do specjalistów zatrudnionych w biurze do spraw zapobiegania samobójstwom po konsultacje. I Do tego też gorąco państwa zachęcam. Te konsultacje są bezpłatne. Należy wejść na stronę zapobiegajmy samobójstwom.pl, zakładka media. Tam są maile, na które można napisać zgłosić się na takie konsultacje. Zarówno jak chcemy napisać książkę, ale czasem i artykuł, a może na przykład e, chcemy zrobić małą kampanię społeczną w swojej miejscowości czy właśnie w mediach. Mm -hmm. Społecznościowych, no to warto zasięgnąć rady, żeby właśnie nie zrobić takich błędów, jak twórcy serialu, chociaż mieli dobre intencje, wyszło jak wyszło. A ja chcę zapytać o literaturę, bo mamy w literaturze takie obrazy, prawda, historii i osób, które podjęły próbę, ale też osób, które, no, których życie zakończyło się śmiercią samobójczą. I czy tutaj nie chcę użyć tego słowa dyspensa, bo to nie jest dobre słowo, ale myślę, że pani wie, o co chcę zapytać. Czy tutaj pokazywanie w Powieści, na przykład, życia takiej osoby, nadanie temu jakiejś głębi, czy to jednak mm, wymyka się trochę tym rekomendacjom, które są, czy też Autorzy, autorki powinni się gdzieś tam je uwzględniać? Mało, że tak, to jeszcze to robią i mm -hmm. zgłaszają się, bo mm -hmm. to nie jest tak, że literatura, przez to, że nie ma obrazu, ma mniejszy wpływ. No, sam efekt Wertera wziął się od powieści Goethego, cierpienia młodego Wertera, po której faktycznie była fala samobójstw w Europie młodych ludzi, mm -hmm. którzy właśnie inspirowali się śmiercią głównego bohatera. I ja mam taką tezę, że tu nie chodziło tylko w tej książce, i dlatego nawołała taki efekt, nie sama historia miała wpływ, ale to jak została powiedziana. Jeżeli Państwo wrócicie do getego po latach, gorąco zachęcam, wspaniały pisarz. Wiem, że w szkole się to czytało inaczej, ale po latach przeczytałam kilka razy cierpienia młodego Wertera, naprawdę jest to pięknie napisane. Ale na co zwracam uwagę? Przede wszystkim we wstępie Goethe zawiązuje pakt z czytelnikiem, mhm. czyli jeżeli mierzysz się z różnymi problemami, nie masz przyjaciół, ta książka będzie ci przyjacielem, losy tego wspaniałego młodego człowieka, odnajdziesz się w nich. Tak? Nie pamiętam tego tak, zupełnie. To, to bardzo ciekawe. No właśnie po czasie, jak człowiek wraca do książek, to odkrywa zupełnie nowe rzeczy. Druga rzecz, no sama forma, prawda, epistolarna, to są listy. Mhm. I to są listy tego głównego bohatera do przyjaciela. Więc my poznajemy tą osobę bardzo głęboko poprzez jej listy, poprzez jej myśli. I razem z nią powoli wchodzimy w coraz przy kryzys, coraz częściej pojawia się myśl samobójcza, coraz częściej słowo samobójstwo. My przechodzimy przez ten proces. Bardzo łatwo nam się jest utożsamić. Nie otrzymujemy wsparcia, bo my nie mamy odpowiedzi. W jedną stronę cały czas te listy idą, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że tutaj ta forma, więc absolutnie literatura także ma wpływ. Ja miałam bardzo dobrą współpracę z pisarką Ewą Nowak przy książce Orkan Depresja. Była książka dla młodych osób, dostała nawet nagrodę i BB. I Ewa przyszła do mnie, książkę już miała prawie gotową. Po pierwszym spotkaniu, rozstałyśmy się, wróciła do mnie po kilku miesiącach. W połowie przerabiałem zupełnie książkę. Nie będę Państwu tu szczegółów zdradzać wszystkich, bo zachęcam do lektury. Natomiast zmieniła diametralnie scenariusz książki, możemy powiedzieć. A linię narracyjną będzie lepiej, po to, aby właśnie postarać się wywołać efekt papagena, a już na pewno nikomu nie zaszkodzić. O, to jest bardzo ciekawa. Więc, bardzo mnie Pani zaciekawiła. Więc kraju. to jest możliwe i zawsze, jak spotykam się z twórcami kultury, bo nie ukrywam, to jest jakby taki mój trochę konik, bo mam takie wrażenie, że no my z profilaktyką musimy szukać nowych kanałów. Młodzi ludzie nie będą chodzić na konferencje naukowe, nie będą czytali 1500 stron książki Suicydologia, profesora Bruna Hołysta chociaż jest to wspaniała kopalnia wiedzy. No nie dotrą tam po prostu, tak? Więc my musimy do nich docierać za pomocą coraz to nowych kanałów, czy to będą seriale, książki, filmy, media społecznościowe. Więc ja bardzo zachęcam do takich działań profilaktycznych. Wiem, że Korea Południowa, na przykład, która się mierzy z wysokim wskaźnikiem samobójstw, już zaczęła programy właśnie zachęcające twórców kultury do takiej profilaktyki poprzez media społecznościowe, poprzez filmy i poprzez seriale. Więc ja w to bardzo gorąco wierzę. I jak pracuję z twórcami kultury, to zawsze mówię ja nie jestem cenzorem i nie jestem tu od tego, aby tę cenzurę wprowadzić. Jestem po to, aby opowiedzieć, na czym polega to zjawisko i żeby pokazać jakie są narzędzia. Decyzje zawsze zostawiam w rękach twórcy. U mnie było dużo osób w rodzinie artystów. Bo moja mama malarka, brat operator filmowy, więc rozumiem pojęcie wolności artystycznej, potrzeby wyrazu, wrażliwości. Dlatego nigdy nie ingeruję w to. Ja tylko mhm. przedstawiam różne możliwości i pokazuję narzędzia i zostawiam pełną wolność autorowi. A co jest tam najważniejsze w tym przekazie? Pierwszy krok no, to nie łamać rekomendacji, tak? Czyli właśnie nie pokazywać szczegółowo metody nie gloryfikować, nie romantyzować tej śmierci samobójczej, nie pokazywać jej jako rozwiązanie problemu, czy właśnie osiągnięcie celu dzięki temu jakiegoś, tak? Więc to są, podstawą to nie szkodzić, to jest zawsze też zasada WHO w zapobieganiu samobójstwu. Mm -hmm. pierwszy krok to nie szkodzić, więc można tu się posłużyć tymi rekomendacjami dla dziennikarzy właśnie i już wtedy wiemy, czego nie robić, ale z drugiej strony otwiera nam się ogromny potencjał, co my możemy zrobić. Możemy przede wszystkim pokazać właśnie bohatera, bohaterkę, która poradziła sobie z kryzysem i tu często zwracam uwagę, że to nie musi być różowa historia. Tak, dlatego, że na stronie Życie Warte jest Rozmowy jest też podcast z osobami po próbach. Przywróceni Więc... życiu. Tak. To był dla mnie bardzo ważny projekt. Bardzo chciałam, żeby został stworzony, ale był bardzo trudny też, ponieważ okazało się bardzo szybko, że z innymi potrzebami przychodziły osoby, które chciały wziąć udział w tym projekcie, a inny był cel, który miałby potem te rozmowy dać. Tak? A z jakimi potrzebami? Na przykład bardzo chciały się podzielić szczegółami próby samobójczej, mhm. tak? no bo właśnie nie ma przestrzeni, żeby o tym rozmawiać. No ale tego typu podcast nie jest miejscem, Prawda? Do tego, aby to zrobić. Natomiast udało się, te wszystkie rozmowy z, były także przy ekspertach, potem tworzone, sprawdzane, także te osoby były przygotowywane też właśnie jakby, jaki cel jest tej rozmowy i kto będzie słuchał, to jest bardzo istotne. I to są faktycznie autentyczne opowieści osób, które są po próbach samobójczych, które poradziły sobie z kryzysem. Mhm. I one pokazują, tak jak powiedziałam, że nie zawsze jest różowo, tak, że czasem właśnie jeden czy drugi psycholog nie pomoże albo się nie dogadamy, no bo to jest jak każdy inny zawód, więc nie należy. Należy rezygnować, należy znaleźć trzeciego, czwartego. Jeżeli jedna farmakoterapia nie pomaga, to należy podjąć drugą, trzecią, tak? Znaczy to jest najważniejsza walka w naszym życiu, walka o nas samych. Więc jak rozmawiam z twórcami kultury, to też ich zachęcam, żeby pokazywali tę walkę swoich bohaterów, żeby też pokazywali w razie czego, jakim dramatem i tragedią jest nie tylko dla jednostki śmierć samobójczej, ale też dla całego świata obok, bo najnowsze badania pokazują, że nawet 135 osób cierpi w wyniku jednej śmierci samobójczych Zostaje dotkniętych, tak? Tak, no bo proszę zwrócić uwagę chociażby na przykład, jak odbiera życie sobie dziecko. To cierpią nie tylko rodzice, dziadkowie, wujkowie, brat, siostra, ale także koledzy z klasy, nauczyciele ze szkoły tego dziecka. Dyrekcja tej szkoły to jest tragedia dla całego małego świata, dla całej społeczności, dla sąsiadów z boku, którzy mieszkają obok tego domu. Znaczy śmierć samobójcza jest traumą. Ona jest też tak w psychologii postrzegana. Żałoba jest traumatyczna, jest dużo trudniejsza do przepracowania. Dlatego zawsze właśnie zwracamy na to uwagę też w rozmowach z twórcami kultury aby przyglądali się też temu i spróbowali to pokazać. Film Blisko w zeszłym roku była premiera. Pokazuje właśnie taki co się dzieje po śmierci samobójcze jednego z chłopców i pokazuje też taką bardzo trudną żałobę rodziców i jak trudno jest im funkcjonować też w tej żałobie, więc też w razie czego zachęcam państwa do obejrzenia tego filmu. To jest też taka często pomijana i osamotniona grupa wydaje mi się rodzice, prawda? To jest coś dlaczego też jeden z takich moich marzeń, projektów, które udało się zrealizować w zeszłym roku to było konsultacje dla osób w żałobie po śmierci samobójczej, bo do tej pory nie było takiego projektu. My prowadzimy bezpłatne wideokonsultacje, w ogóle wszystko na stronie zjt. Oczywiście jest bezpłatnie i anonimowe, to chciałem też tutaj podkreślić. My zbieramy finansowanie na te działania między innymi chociażby patrony ale też różne instytucje nas wspierają, ale wszystko jest bezpłatne, więc to jest ważne i we wrześniu udało nam się uruchomić te konsultacje dla osób w żałobie i po jednym poście na Facebooku mieliśmy już po dwóch miesiącach 160 takich konsultacji zrobionych. Mm -hmm. Zapotrzebowanie było ogromne. Jest nadal. A muszę Państwu powiedzieć, że uzyskanie dofinansowania na tego typu projekt było bardzo trudne, bo niestety łatwiej się zbiera fundusze na pomoc zwierzętom, dzieciom w domu dziecka niż na tego typu sprawy. Ja pamiętam jak zaczynałam a w roku 2018 pierwszy pozyskiwać fundusze. To było bardzo trudne. Bardzo często słyszałam, że to jest zły temat, który ma złą energię, że PR-owo to będzie źle wyglądało dla firmy. Na, czy naprawdę to było bardzo, bardzo trudne i pamiętam, jakim sukcesem było to, że taka duża firma, jak PZUS, zdecydowała się mhm. wesprzeć powstanie w ogóle naszego serwisu pomocowego. I myślę, że będę im za to też ogromnie wdzięczna nie tylko dlatego, że w ogóle powstał serwis. Który już do dzisiaj pół miliona osób odwiedziło ponad, ale sam fakt, że też pokazali, że jako duża firma mają tę odwagę prawda, i robią ten krok do przodu, żeby pomóc osobom w kryzysie samobójczym. Pół miliona samobójczym. osób to tylko jakby świadczy o skali zapotrzebowania prawda, tak, na te tak. rozmowy na ten temat. Każdego dnia od kilkaset do kilku tysięcy osób odwiedza naszą stronę, więc to jest ogromna, ogromne zapotrzebowanie. Ponad 4000 tysiące wysłanych wiadomości do osób w kryzysie samobójczym w ciągu dwóch lat, ponad 600 konsultacji hmm. dla rodziców. Tak, bo my prowadzimy też właśnie bezpłatne wideokonsultacje dla rodziców, którzy mają dziecko w kryzysie samobójczym albo po próbie, bo w tej chwili nie ma rozwiązań systemowych, które dają pomoc takim rodzicom. Mm -hmm. Dziecko wychodzi ze szpitala po próbie samobójczej, oni nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak pomóc, jak rozmawiać, nic. Te szkoły nie wiedzą, nie wiem, już chyba ze trzy albo cztery szkoły zwracały się do mnie z takim pytaniem, co, co mają zrobić, jak w ogóle ta komunikacja ma wyglądać, tak, bo to jest, ludzie są naprawdę w we mgle. Aha. Od tego też zaczęliśmy właśnie projekt w ogóle tych wideokonsultacji bezpłatnych. Rozpoczęliśmy od tego, że szkoły się zgłaszały do nas po śmierci samobójczej ucznia nie wiedziały, co zrobić. Jak zabezpieczyć inne dzieci? Jak rozmawiać z kadrą, z dziennikarzami? Niestety też czasami. To jest bardzo trudna sytuacja. To się nazywa postwencja? Tak jest. To są działania postwencyjne, czyli po wydarzeniu. Mhm. I pierwszym ruchem, jaki zrobiliśmy, to było stworzenie poradnika, który jest cały czas bezpłatny na stronie Interwencje po śmierci samobójczej. Też na stronie ZWJR, w zakładce strefa wiedzy. Ten poradnik, on jest bardzo praktyczny, więc zachęcam państwa, to nie jest tak rzecz naukowa, tylko właśnie, co zrobić, jak napisać maila do rodziców. Bardzo konkretne porady. Co jest najważniejsze w tej postwencji w szkole? A czy przede wszystkim istotne jest, żeby nie unikać tematu, żeby nie udawać, że się nic nie stało? No właśnie, bo to jest taki temat, którego ludzie się boją i wolą nie mówić nic. Tak. niż zaszkodzić. Tak, więc tam w poradniku jest dokładnie przeprowadzony, pokazany, jak należy przeprowadzić cały proces, od poinformowania uczniów, po poinformowanie rodziców, ciała pedagogicznego, też prośba o to właśnie, żeby zalecenia, aby nie robić żadnych apeli, żeby nie chodzić jakimiś wielkimi pogrzebkami na pogrzeb, też żeby nie za bardzo gloryfikować tą całą sytuację, ale dać przestrzeń Uczniom do tego, żeby mogli wyrazić swoje emocje, ale także zaopiekować się nimi, dać wsparcie, porozmawiać na temat tego, co się stało, nie udawać, że nie ma, bo młodzi ludzie i tak się dowiedzą. I mm -hmm. to jest wtedy najgorsza sytuacja, kiedy oni się dowiadują. A i tak nikt się nimi nie zajmuje, nikt się nimi nie opiekuje, no bo wszyscy udają dorośli, że problemu nie ma, pa? że to był wypadek. Rozumiem, że szczególną troską powinny być objęte te osoby, które są w kryzysie psychicznym, prawda? Tak, oczywiście, no to hmm. zawsze tak jakby czym innym jest w tym momencie taka, powiedzmy, profilaktyka uniwersalna, inaczej selektywna i osoby już, która jest, więc przede wszystkim staramy się wybadać, kto w tej grupie mierzy się z kryzysem i jego szczególną opieką, ale też na przykład, no inaczej będzie ta śmierć samobójcza wpływa na przykład najlepszą przyjaciółkę z klasy, mm. a starszą kolegę z klasy trzech wyżej, prawda? Więc no to też trzeba dostosowywać te działania do potrzeb grupy, żeby też nie przesadzić w żadną ze stron. Więc pewne działania będą dla wszystkich, tak jak właśnie informacja, jak i informacja też, że jest pomoc, że jest na przykład dyżur psychologa w szkole, tak, i też taka lekcja psychoedukacyjna, czym jest śmierć samobójcza. Więc to jest jedno, ale z drugiej strony też właśnie skupienie się na tych osobach, które faktycznie tę sytuację będą przeżywały najbardziej, bo też na przykład w przypadku żałoby po śmierci samobójczej Zwracamy uwagę na to, w jakich okolicznościach to się wydarzyło i na przykład bardzo często takim podwójnie traumatyzującym wydarzeniem będzie właśnie odnalezienie zwłok tej osoby, tak? Więc ta osoba już w ogóle będzie miała najtrudniejszy proces żałoby. Czyli najpierw zrobiliśmy podręcznik, potem zrobiliśmy te wideokonsultacje dla szkół. Potem zrobiliśmy wideokonsultacje już dla nauczycieli, którzy podejrzewają kryzys samobójczy u ucznia. I w tej chwili też one są oczywiście dostępne. Każdy nauczyciel ma dostęp do trzech bezpłatnych takich mhm. wideokonsultacji z naszym specjalistą. I teraz czwarty krok, który zrobiliśmy, to zrobiliśmy program profilaktyczny dotyczący zapobiegania zachowań. Wspierająca zachowania. szkoła. Tak jest, z Fundacją Adamet i przyszliśmy pilotaż teraz w pięciu szkołach. I, i co pierwsza... to jest? Kto może z tego skorzystać? Właśnie teraz uruchamiamy pierwszą edycję, w której na pewno będzie 20 szkół, może się uda jeszcze trochę więcej. Każda szkoła może się zapisać do programu. Oczywiście zbieramy właśnie finanse na to, żeby jak najwięcej szkół i ten program jest bezpłatny oczywiście dla nich, więc cały czas szukamy kolejnych sponsorów i próbujemy ich pozyskać, żeby jak najwięcej szkół objętych programem. I jak szkoła przystąpi do programu, to przede wszystkim ma cztery szkolenia dla nauczycieli. Takie warsztatowe, dotyczące tego, jak zauważyć kryzys, jak zareagować, jak wesprzeć ucznia po próbie samobójcze, jak pracować z rodzicami, bo też bardzo często pamiętajmy o tym, że dziecko w kryzysie, to też rodzic w kryzysie. Mhm. I też szkolenia dotyczące w ogóle własnego stanu psychicznego nauczyciela, jak zadbać o siebie, bo to jest coś, co wyszło nam w pilotażu, że nauczyciele potrzebują wsparcia, bo bardzo często są wypaleni zawodowo, Często sami są w kryzysie psychicznym albo emocjonalnym, i oni też muszą wiedzieć, jak o siebie zadbać. Mhm. Więc mamy tego, cztery takie szkolenia. Mamy spotkanie edukacyjne dla rodziców, no bo tu musi być współpraca między nauczycielami a rodzicami, więc jest takie spotkanie. Pakiet bezpłatnych konsultacji i dla nauczycieli, i dla rodziców. Do tego oczywiście materiały edukacyjne. I bardzo ważna rzecz, którą wcześniej mam wrażenie, też trochę nigdy nie docenialiśmy wagi tego, bo też to tak brzmi. Procedura. Wydaje nam się, że wszyscy mamy jakieś procedury, że procedury no to taka rzecz trochę do szuflady, mrugamy okiem, mm. prawda? Nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest szalenie ważne w przypadku samobójstw i prób samobójczych. I chodzi o komunikację, tak? W jaki sposób, do kogo, w jakiej formie. A to, co w ogóle zrobić. Mm -hmm. Bo gdy dochodzi do takiej tragedii, jaką jest próba samobójcza lub samobójstwo, to bardzo często wywołuje panikę w otoczeniu. Mm -hmm. I milczenie. I nie wiedzą, co zrobić, jak pomóc reszcie, jak w ogóle się mm -hmm. zachowywać. Więc w ramach projektów wspierająca szkoła, tworzymy indywidualne procedury dla każdej szkoły. To jest szalenie ważne, bo to właśnie nie jest taka procedura, którą możemy sobie skopiować ze szkoły do szkoły i robić wszyscy to samo, tylko warto jest trochę dopasować do swoich możliwości, chociażby przez to, że warto się poinformować. Co w okolicy szkoły, gdzie jest najbliżej pomoc, gdzie są ośrodki interwencji, gdzie centra zdrowia psychicznego, prawda? Jakby z jakich zasobów możemy skorzystać. A czy szkoły, które nie biorą udziału w tym pilotażu, czy też w pierwszej edycji tej waszej akcji, mogą się do Was zgłosić z taką prośbą o pomoc? Tak, oczywiście, no przez zakładkę, właśnie konsultacje mhm. dla szkół, tak, jak najbardziej. Natomiast tutaj chciałam właśnie zwrócić uwagę, że przy pilotażu. A miała miejsce takie wydarzenie. Zadzwonił do nas dyrektor szkoły już po zakończeniu programu, to było z miesiąc temu, poinformował, że była dwa razy kredka w szkole i zabrała dziewczynki dwa razy, i rodzice przyszli podziękować. Mhm. Ponieważ widzieli, że coś jest nie tak, ale nie byli pewni, że to jest ta sytuacja a w tym momencie dostali po prostu pewną informację, a z drugiej strony nauczyciele się nie bali zareagować, bo wiedzieli, I wszyscy że wszyscy wiedzieli co mają tak, robić. Tak, że mają procedurę, która jest przygotowana przez ekspertów, robią ją krok po kroku i po prostu poruszają się według tego schematu i nie boją się, nie wiem, prawników czy za dużej reakcji, czegokolwiek. Wiedzą co robić po prostu, mhm. tak? I u nas w zespole no, bardzo żeśmy przeżyli tak pozytywnie, a wzruszyliśmy się bardzo tą sytuacją, bo to też taki namacalny dowód na to, że te działania mają sens i faktycznie ratują ludzkie życie. Mm -hmm. Bardzo daleko odeszłyśmy od tego, tak, od, czego, od internetu, od, od prób samobójczych. Rozmawiałyśmy jeszcze, tak. o czynnikach ryzyka. Mm -hmm. Wymieniła Pani kilka bezpośrednich czynników ryzyka, a są jeszcze pośrednie. W środowisku internetu, jakim jest internet, bo to właśnie chodzi o to. I tu, w, w tych czynnikach pośrednich, jeżeli chodzi zwłaszcza o zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży, zwracam uwagę chociażby na spadek oceny własnej wartości. To jest bardzo poważne. Mm -hmm. My w tej chwili mamy już dużo badań, które pokazują, że media społecznościowe po prostu obniżają to poczucie własnej wartości. I tu chciałabym zrobić małą dygresję do danych właśnie z naszego raportu, zrozumieć, aby zapobiec. Bo jak powiedziałam Państwu o tych skokowych wzrostach, jeżeli chodzi o próby samobójcze, to to, co jest bardzo niepokojące, że za prawie cały ten wzrost prób samobójczych to są dane dotyczące dziewcząt. Między rokiem 2020 a 2023 mamy prawie 200% wzrostu, jeżeli chodzi o próby samobójcze mhm. dziewcząt. I przez to jest to jedyna grupa wiekowa, gdzie potem w samobójstwach nie ma tak dużej różnicy. Na początku naszej rozmowy powiedziałam, że 15 samobójstw to 12 męskich. I w tym momencie, w, w tej to grupie wiekowej do 19 roku, się zaczyna się to wyrównywać. Mhm. Więc to jest w ogóle zjawisko, które na pewno będzie musieli poddać głębszej analizie. No ale właśnie niestety Internet pod tym kątem no ma tutaj swój, abyśmy powiedzieli, zły udział, tak? Do tego oczywiście uzależnienia internetu. W tej chwili według najnowszego raportu NASCU z grudnia 2023 nastolatki 3.0 wiemy, że 16% nastolatków nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż godzinę bez mediów społecznościowych. Dłużej niż godzinę. Tak, więc mówimy tu jeszcze o tej kwestii. Mhm. Ale także problem adiaforyzacji i desentyzacji, jeżeli chodzi o gry i wyzwania internetowe. Tomasz Joyner, amerykański suicydolog, bardzo ciekawe badanie dotyczące tego, jak wpływają gry, takie bardzo brutalne, na odhamowanie agresji. No a samobójstwo czy próba samobójcza? też potrzebuje agresji, żeby zaistnieć. To nie jest agresja na zewnątrz, ale agresja do wewnątrz. Mhm. Natomiast aspektem, o którym ja dużo mówię, a cały czas w mediach się mało mówi, bo to jest trudny temat, zwłaszcza w kontekście zachowań samobójczych dzieci i młodzieży, to jest kwestia wpływu pornografii cyfrowej na zachowania samobójcze. I tu mamy dwa takie e, duże aspekty. Pierwszy jest taki, że młodzi ludzie coraz częściej rozutraktują traktują pornografię no, jako coś, co się Odwierciedla potem w rzeczywistości. A w tej chwili przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że w serwisach pornograficznych najczęściej wyświetlane są filmy brutalne i też badania pokazują, że najczęściej są klikalne takie materiały. Do tego no, nastolatki, to też raport NASKU nastolatki wobec pornografii cyfrowej z 2022 roku, pokazuje, że bardzo duża grupa nastolatków, chyba ponad 30%, nie odróżnia. Rzeczywistości, od tego, co jest przedstawione na filmach pornograficznych. Mm. I tym samym potem dochodzi do takiej sytuacji, że gdy jest pierwsza inicjacja seksualna. To ma do, to wyglądać tak jak na filmie, prawda? Mm. Przychodzi dwóch kolegów do koleżanki. I nie muszę tu Państwu tłumaczyć, że nie każda młoda osoba po jednej czy po drugiej stronie musi być gotowa na tego typu wydarzenie. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że bardzo znowu spada samoocena, ponieważ mm. no Nasze ciała nie zawsze, a raczej w większości, nie wyglądają tak jak na tych filmach pornograficznych. W Stanach Zjednoczonych już została stworzona w ogóle cała kampania dotycząca tego bardzo taki ciekawy spot mówiący właśnie o tym problemie i pokazującym, że no, aktorzy pornograficzni to niby nie zawsze jest tak jak naprawdę, a do tego jeszcze mamy komputerowa obróbka tych filmów. Także to jest poważny problem i cała brutalizacja życia seksualnego, co też pokazuje raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To są poważne problemy, z którymi się mierzymy i kolejna rzecz, taki jeden z najważniejszych czynników pośrednich, to jest cyberprzemoc i hejt. I ta przemoc rówieśnicza, która ma po prostu nowe narzędzia. Mhm. I nie wiem, czy państwo wiecie na przykład, co to jest sextortion. To jest wymuszanie zdjęć nagich. Szantażowanie nimi. Mm -hmm. Ktoś wejdzie w posiadanie naszego filmu lub jakiegoś zdjęcia. Często w ten sposób, że młodzi ludzie najpierw robią tak zwany sexting, czyli wymieniają się takimi materiałami, a potem druga osoba zaczyna ich szantażować. Tak? Mówi jeżeli nie zrobisz tego czy tego, albo nie, wiem, nie zapłacisz mi, to ja to udostępnię. I jest to szalenie niebezpieczne, zwłaszcza w takim aspekcie, że w ogóle z próbą samobójczą i samobójstwem bardzo silnie. Łączy się poczucie wstydu. Człowiek, mm -hmm. który odbiera sobie życie, który myśli o tym, bardzo się wstydzi, a ja o tym często czytam w listach pożegnalnych, które są podstawą mojej pracy badawczej. I taka sytuacja, gdy dochodzi do sextortion, to proszę sobie wyobrazić, taka młoda osoba, niech to będzie właśnie młoda dziewczynka, przede wszystkim wstydzi się, że zrobiła taki materiał, że ktoś ją nagrał. Nie zawsze ona wie o tym, że została nagrana, ale tak czy inaczej wstydzi się tego ogromnie. Potem wstydzi się powiedzieć o tym komuś. Ale potem też w ogóle wstydzi się przyznać, że ma cały ten problem na sobie, tak? Mhm. I w tym momencie izolacja następuje od otoczenia, który może pomóc, tak? Więc tutaj to zjawisko jest, no, już nie mówiąc o tym, że. Ja chciałam tylko dodać, przepraszam, że wejdę w Pani w słowo, ale już teraz nawet nie trzeba sobie wysyłać na ich zdjęć, żeby one później zostały wykorzystywane Deep do doszedło, tylko mamy deepfake i sztuczną inteligencję, która potrafi tak zanimować. Wystarczy nasze twarz. Tak jest, więc coraz więcej niebezpieczeństw w nowym środowisku i to też, żeby chciałabym być dobrze zrozumiana, to nie jest tak, że internet jest zły. Nie to chcę powiedzieć, bo jest też dużo fantastycznych rzeczy się dzieje. No chociaż nasz serwis pomocowy może dzięki Aha. temu funkcjonować i pomagać. Co więcej, jesteśmy teraz w ramach naszych projektów w trakcie przygotowania programu One Life współpracujemy z laboratorium sztucznej inteligencji Samurai Labs i opracowaliśmy narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyszukiwania postów, w których ludzie piszą o swoich myślach lub próbach samobójczych, aby udzielić im pomocy. Więc mhm. tutaj moim zdaniem na przykład, to jest najlepszy sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, bo ona nie ma kontaktu z osobą w kryzysie. Tak ona nie służy jest ani terapeutą, nie terapeutą, ani jakimś botem, bo nie, nie mhm. tylko znajduje te osoby, po oczywiście publicznych postach. Czyli I analizując treść tak jest. tych tekstów, rozumiem. Tak jest. Na przykład w tej chwili na platformie Reddit prowadziliśmy właśnie takie interwencje z pomocą naszego projektu OneLife. Ponad 20 tysięcy takich interwencji już zrobiliśmy. I A w... jak ludzie reagują? Fantastycznie. Mhm. Naprawdę dostajemy tyle informacji. Dziękuję, bardzo dziękuję, że się ktoś mną zainteresował i tak dalej. Także, bo to działa w ten sposób, że wynajdywane są te posty i potem podzielone według tematu, czy to właśnie to to myśli samobójczy, czy próba, czy samookaleczenia. I potem do takiej osoby zostaje wysyłana tu, wcześniej już skonstruowana interwencja, w zależności od jakiego problemu. Tak? Czyli no, nie jest to za każdym razem super personalizowane, ale to jest taka jednorazowa wiadomość, która przekierowuje do pomocy. Tak? Czyli to nie jest tak, że hi, na przykład bot, tak, tak, tylko, rozumiem. że jest po prostu taka interwencja pomocowa, to, widzimy wiadomość. Widzimy to zagrożenie, jeżeli szukasz pomocy, tak, to proszę masz napisz, tu i czy, tu. czy zadzwoń tu. Tak, mm -hmm. i masz takie i takie materiały i w ten sposób jest to spersonalizowane, ale nie do osoby, ale do problemu. tak? Więc jak mm -hmm. są samouszkodzenia, to odsyłamy do strony, która na przykład się tym zajmuje, do fundacji, która się tym zajmuje, do materiałów, jakie są na ten temat. Tak? I w tej to chwili... działa tylko po angielsku? Czy... No właśnie w tej chwili działa po angielsku, bo od tego Samurai Labs rozpoczęło Swoją pracę, ale teraz zbieramy fundusze, żeby zrobić One Life po polsku i żeby w ogóle wprowadzić. No bo my, jakby uruchomiliśmy to narzędzie, wiemy, że ono działa, no ale żeby udzielać tą pomoc cały czas, no to potrzebujemy środków i po prostu też zespołu ludzi, bo w momencie, kiedy to narzędzie wyszukuje, oznacza tymi tematami, to potem no, żywy człowiek po prostu też mhm. ocenia. Czy należy wysłać interwencję, czy nie, bo chcemy jak najmniej błędów tutaj, tak, żeby nie było tak, że osoba, która nie ma problemu dostaje taką wiadomość, no żeby to też nie było jakiegoś rodzaju wyzwalacz, tak, więc tego też tutaj bardzo pilnujemy, więc jest sztab osób, poza tym czasem zdarza się tak, że ktoś dostanie taką interwencję od nas, a jeszcze do nas odpisuje. I na przykład mówi, że odbierze sobie życie. I wtedy już osoba z zespołu, psycholog, po prostu prowadzi z tym człowiekiem rozmowę. Mhm. I mieliśmy już kilka takich sytuacji, gdzie były użytkownicy z różnych stron świata, gdzie powiadomiliśmy policję z danego miejsca. Za tak, granicą. tak, za granicą, no bo to, mhm. dlatego proszę sobie wyobrazić, jak ogromne to jest przedsięwzięcie i jak też dużych środków potrzeba, no więc zbieramy teraz przede wszystkim, żeby stworzyć je po polsku, szukamy partnera po prostu do tego, no ale też, żeby rozwijać ten międzynarodowy, angielski projekt. Tym bardziej, że no, właśnie w przypadku tego, jak się rozwijają media społecznościowe, widzimy, że jest wzrost zachowań samych wśród dzieci i młodzieży, no może być to po prostu must have, inaczej mówiąc. A jakie są jeszcze czynniki ryzyka wśród dorosłych? Bo jest jeszcze taka grupa, o której bardzo mi zależało, żeby Powiedzieć, I o której rzadko się mówi, to są osoby starsze. I w tej grupie wiem, i to nie tylko problem polski, ale też za granicą, rosną samobójstwa. samobójstwa. Niestety, bo to też jest grupa wiekowa, w której jest mniej prób samobójczych, a więcej samobójstw. No, seniorzy mają więcej czasu, aby się przygotować, po prostu używają bardziej śmiertelnych metod. Są przede wszystkim strasznie samotni. Ja też badałam listy pożegnalne osób starszych, napisałam tekst na ten temat z profesorem Czabańskim, też o kryzysie suicydalnym wśród seniorów. I przede wszystkim to jest bardzo zróżnicowana grupa. Nawet nastolatkowie są bardziej jednolici, mm -hmm. no bo 60 plus... No tak, jest... Mamy 70 plus, 90 plus to już jest ale zupełnie. To inne tak, pokolenie. ale jak nawet w jednym, w jednym przedziale wiekowym, jak różni są ludzie. Mm -hmm. Przecież ja znam 60 parolatków, którzy są zmęczeni życiem, którzy nie mają pasji, a profesor Bruno Hołys, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego ma 94 lata w tym roku i jeździ jeszcze do Nigerii wykłady dawać. Oczywiście, to jest pewien wyjątek wszystkim nam życzę takiego zdrowia w tym wieku, no ale jest jeszcze mnóstwo odcieni szarości, prawda? Więc mm -hmm. w tej grupie senioralnej jest bardzo Dużo osób, po pierwsze, w różnej kondycji fizycznej, a to jest przede wszystkim tak, no bo tak, jak tą starość przeżywamy, no w bardzo w duży sposób określa to, w jakiego jesteśmy zdrowia. Po prostu. Rozumiem, że sama choroba fizyczna może być czynnikiem ryzyka, Oczywiście. Prawda? Ja przede wszystkim w listach pożegnalnych osób starszych czytam po prostu o ogromnym bólu mhm. o fizycznym. Bólu, fizycznym. Bólu. I to też jest bardzo takie smutne i powinno nam dać dużo do myślenia. Że w tych listach pożegnalnych oni mają potrzebę opisania tego bólu. Jest bardzo dużo metafor. Przed każdy oddech mnie boli, czuję się jak ryba wyrzucona na brzeg, która nie może złapać oddechu, bo my trochę mamy takie przyzwolenie, że starość boli. Mhm. A babcia narzeka, no bo jest stara, normalne, że ją boli. I ja w tych listach czytam taką ogromną potrzebę opowiedzenia, co to znaczy ból. Pamiętam do dzisiaj jeden z listów: nikt nie wie, co to jest ból przez uzwykłe, tak? Więc y, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, czyli my, my też po prostu nie słuchamy osób starszych. Mm. Bardzo często przykładamy takie swoje kalki. Ogromne poczucie braku sensu, tego, Samotność, że ta sytuacja się... Że, że w ogóle, ale nie ma nadziei. A nadzieja mm. jest bardzo ważnym czynnikiem, który jest zabezpieczający. Tak? Jeżeli mam nadzieję, jeżeli człowiek ma nadzieję, dużo łatwiej jest go uratować. Jeżeli on tę nadzieję traci to jest trudniej mu pomóc i jemu też jest trudniej uwierzyć w sens życia, a jeżeli osoba jest starsza, schorowana, samotna, bez środków do życia, bardzo często musi podjąć decyzję czy zapłacić za czynsz czy kupić kolejną partię leków i do tego nie czuje się w ogóle ważna dla kogokolwiek. Ma takie ogromne poczucie zbędności. Więc wśród osób starszych to jest problem, który jest bardzo duży, o którym trudno się mówi. I o którym też w mediach rzadko mówimy, mhm. chociaż już kilka wywiadów dużych udało mi się na ten temat zrobić. Natomiast no, mamy nadzieję, że w serwisie Życie Warty z Rozmowy też uda nam się otworzyć u, u zakładkę Senior w Kryzysie. Ona oczywiście będzie przede wszystkim skierowana do opiekunów osób starszych, mhm. tak? no bo senior w jakiś sposób będzie wykluczony cyfrowo, więc tutaj przede wszystkim będziemy się skupiać na opiekunach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my cały czas jeszcze w tych czynnikach Powiedziałyśmy o tych indywidualnych, sytuacyjnych środowiskowych, czyli plecak, droga i Ten. środowisko. Na no, to wszystko jest jeszcze w kontekście społecznym. Są czynniki społeczne. I jakie to są czynniki? I to będzie między innymi chociażby pandemia, krachy finansowe, mhm. wojna, tak? Więc wszystkie te rzeczy, które oddziałują na społeczeństwo. I co ciekawe, na przykład w przypadku wojny jest tak, że kiedy ona trwa, samobójstwa spadają. I tak też było na przykład w sytuacji, kiedy wybuchła pandemia. Może nie mieliśmy dużych spadków, ale nie mieliśmy też wzrostów. Na początku. Tak, dlatego że to jest taka. Bo wzrost, ale też w samobójstwach też nie mamy jakiegoś bardzo dużego wzrostu okay. w tych latach pandemicznych. Nawet w pewnym mieliśmy lekki spadek, więc tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że wtedy w takich sytuacjach ludzie się jednoczą, zaczynają być inne wartości, ale czy też takie wrażenie, że innym jest źle, to mnie też jest źle i to trochę mniej wystaje. Bo mm -hmm. na przykład taką ciekawostką jest to, że najczęściej do samobójstw dochodzi wiosną. Nie jesienią, nie zimą, jak nam się wydaje, tak, kiedy jest rzadko. Tak, to jest, jest mit, prawda, że grudzień, tak. styczeń, luty to są takie tak. miesiące sprzyjające, Tak, a tylko właśnie tak nie jest... kwiecień, april ze cruel mouth, prawda? I, I ten moment, kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy ludzie są radośni, to osoby, które są w kryzysie psychicznym, kryzysie suicydalnym, one nie potrafią się cieszyć z innymi. Więc mm -hmm. one cały czas w sobie mają ten mrok, jest im jeszcze trudniej. Więc o tych czynnikach społecznych też trzeba pamiętać. No, niech też będzie na przykład dostęp do pomocy, tak, w różnych krajach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach, na różnym poziomie będzie ten dostęp do pomocy psychologicznej. Ale także zmiana na przykład jakości więzi rówieśniczych, to też będzie taki czynnik społeczny. W ogóle więzi chyba, prawda? Międzyludzkich, ale myślę, że tutaj jest ta rówieśnicza, więzi są o tyle ciekawym przykładem, że jestem ostatnią osobą, która będzie na przykład oceniać, że przyjaźń przez internet jest gorsza. Bo nie jest gorsza. Znam wiele przypadków ludzi, którzy prowadzą fantastyczne przyjaźnie przez internet i w ogóle internet im to umożliwia. Chodzi tylko, żebyśmy pamiętali, że ona jest po prostu inna i że trudno jest nam dotknąć drugiego człowieka. Nie możemy no tego zrobić. Nie tej Przytulić. Mhm. Tej łzy nie zobaczymy tak na policzku. Nie, nie wytrzemy tej łzy z policzka. Coraz częściej młodzi ludzie mają problem. Z mówieniem o swoich emocjach, bo wysyłają emotikony, tak? Trudniej im się mówi w ogóle o tym. Więc musimy pamiętać też o takim złudzeniu złudzeniu dostępności do przyjaciela bo bardzo często młodzi ludzie do nas właśnie piszą, że są zupełnie samotni. Mają po tysiąc, dwa tysiące znajomych na Facebooku, Instagramie, czy gdzieś tam, a po prostu nie mają z kim wyjść pod trzepak, mówiąc kolokwialnie, i się przytulić, i się wyżalić, i wypłakać, tak? Więc też musimy zdawać sobie z tego sprawę. Zresztą właśnie w tym raporcie nasku z grudnia, nastolatek 3.0, też jest dużo poświęcone czasu właśnie na to poczucie osamotnienia. I też pokazane jest, że duży procent nastolatków po prostu czuje się samotnych w mediach społecznościowych. I ostatnia ta grupa czynników, czyli czynniki kulturowo-religijne to tu będziemy oczywiście, właśnie mieli, między innymi, to jak w mediach jest pokazywane mm -hmm. samobójstwo, jak w przekazach popkulturowych, ale jest też kwestia religijna. No, wszystkie badania jednoznacznie pokazują, że religia jest czynnikiem chroniącym. I już od Dirkema wiemy, że nie chodzi o sam, nie wiem, kwestię, w jakiej religii, jak się pochodzi do samobójstwa, czy jest to poważny grzech, w większości religii jest, prawda, ale bardziej chodzi o aspekt wspólnotowy religijności. Że po prostu bycie w trakcie ceremonii różnego rodzaju religijnych, tak? uczestniczenie w nich buduje po prostu wspólnotowość. I to o to tutaj chodzi, tak? O tę wspólnotę. To jest raz, dwa, no, głębsze poczucie sensu i też możliwość wytłumaczenia sobie pewnych trudnych wydarzeń życiowych, że gdzieś tam szukamy tego sensu w tym i łatwiej jest nam zrozumieć, a po trzecie takie zrozumienie też, że jestem częścią większej całości. Tak? Że, że, że żyję też, bo mogę dać wiele innym z siebie, tak? I, taki, mm -hmm. i łatwiej po prostu na to spojrzeć, więc tutaj też te, te czynniki religijne warto gdzieś sobie pamiętać, właśnie też możemy być bardziej duchowe, tak? bo tę duchowość możemy przecież rozwijać na różny sposób, natomiast w badaniach często są pokazane różnice między samobójstwami w zależności od religii i tak na przykład niektóre z badań pokazywały, że więcej samobójstw było na przykład wśród protestantów, gdzie właśnie mam bardziej taką indywidualne podejście do religijności, a dużo mniej mamy w prawosławiu, gdzie wiadomo, no, nie ma prawosławia bez wspólnoty, ono jest bardzo takie no, bardzo wspólnotowe, mm -hmm. a do tego jeszcze istotna kwestia w ogóle takiego innego podziału czasu. Mamy ten czas sakrum, prawda, święta, nieświęta, obrzędy, mm -hmm. wieczory, prawda, też w religii żydowskiej przecież, więc to też nadaje taki sens każdemu dniu to też wpływa na to, ponieważ osoby No i też jakąś strukturę, prawda? W tym świecie, który jest taki chaotyczny Właśnie. i taki rozlany i taki niepewny i przebodźcowany, to jednak jest bardzo jasny ten kalendarz. Tak, ale do tego jeszcze często osoby w kryzysie samobójczym mają bardzo dość takiej rutyny, rutyny, w której jest ogromny ból. Takie poczucie bezradności, beznadziejności. Ja często mówię o tym właśnie o takiej zasadzie 3B, że na, na to, aby był taki ogromny ból psychiczny, to wpływa właśnie to poczucie bezradności, ale też beznadziejności w dwóch wymiarach, bo to jest bycie beznadziei, czyli właśnie ja nie mam tej nadziei, ale także ja się czuję beznadziejnie. Także że jestem zupełnie beznadziejną, nie wiem, żoną, matką, studentką, tak, tysiące rzeczy po prostu. Ogromne poczucie beznadziejności. Mam też taką negatywną pamięć, wydaje mi się, że wszystko, co zrobiłam w życiu, było beznadziejne, bezwartościowe, nie mam nie dobrych widzi. wspomnień. Ani przyszłości się nie tak. widzi, prawda? I w całym tym ogromnym poczuciu bólu psychicznego jeszcze dochodzi to obciążenie codziennością. Że ten każdy dzień jest taki sam, bo ja tak samo cierpię, i właśnie znowu wracając tutaj do tych kwestii religijnych, święta, moment jakiejś bliskości to może być moment, czego ja się chwytam, ale z drugiej strony dla wielu osób ten okres świąteczny też jest trudny, bo proszę pamiętać, jak są święta przedstawiane w mediach. Ja sama mam z tym gigantyczny problem. Bardzo nie lubię tej, tej reklamy świąt, właśnie takiej konsumpcyjnej, gdzie nagle w telewizji, w radiu wszyscy się fantastycznie bawią, siedzą z ogromną rodziną przy stole i łapią się za ręce. A ja myślę, że jestem tą jedną, jedną Prada, osobą, która tak nie ma. Która nie ma, która ma problemy w rodzinie, która ma nieszczęścia. Może, może ostatniego roku ktoś mi zmarł bliski. Także te święta naprawdę potrafią być bardzo trudnym przeżyciem, zarówno Jedny, jak i drugie, tak samo Sylwester. A zewnątrz, z mediów, dostaję wszędzie takie bodźce bardzo intensywne, że nam się cieszyć, bawić, mieć wspaniałą rodzinę. Więc, tak? czyli kolejny dowód na to, że jestem beznadziejna, bo tego nie zbudowałam, bo nikogo mhm. nie mam obok siebie. Chcę panią zapytać, jak pani w ogóle trafiła na suicydologię, Jakby skąd się wzięło to zainteresowanie no i czy się pani go nie bała? No bo to jest podcast o odwadze, więc muszę zadać to pytanie. Wydaje mi się, że mówienie o samobójstwie poza wiedzą ogromną. Wymaga jednak odwagi, żeby się zajmować tym tematem. Myślę, że wiele rzeczy na to wpłynęło i niektóre odnajduję po czasie. Natomiast będąc najbardziej szczera taka i taką drogą, jak to faktycznie szło, no to faktycznie zaczęło się to na studiach magisterskich już. Jak chciałam napisać pracę magisterską, która dotyczyła listów pożegnalnych? I mhm. wtedy mój ówczesny promotor powiedział, że to za duży temat, że lepiej to zrobić na doktorat. Profesor Sulima wtedy był moim opiekunem i potem doktorat właśnie profesora Klocha zrobiłam już z listów pożegnalnych i w trakcie jak badałam te listy, to mogę powiedzieć, że też miałam pewne wyobrażenie, jak się do tego materiału zabierałam, bo moim celem było przede wszystkim przyjrzenie się, co to jest za język, jak mówimy o swoim cierpieniu, jak mówimy w tak ostatecznym, dramatycznym momencie. I faktycznie podeszłam do tego tak stricte naukowo, i pamiętam ten moment, kiedy zebrałam pierwsze dokumenty i rozłożyłam je na łóżku, żeby rozpocząć pracę. I sobie tak zdałam sprawę, ojej, co ja robię w ogóle. Prawda? Jakiego rodzaju materiał mam przy sobie, że wchodzę w coś tak ciężkiego? Tak. tak. A po mm -hmm. drugie, czy ja mam do tego prawo? Czy ja mam prawo w ogóle zaglądać w te dokumenty? Mówię o takim ludzkim mm -hmm. podejściu, tak? I, I długo się z tym mierzyłam, zadawałam sobie te pytania. I coś, co wtedy zaczęło mnie bardzo napędzać, i do teraz jest taką moją siłą, to jest to, że tyle osób było nieusłyszanych i niewysłuchanych. I muszę do tego podejść w ten sposób, że chcę dać im głos po prostu, żeby móc im pomóc, pomóc następnym osobom, które mogą nie umrzeć w wyniku śmierci samobójczej, bo to jest zupełnie niesamowite. Ja, jako humanista, całe życie słyszałam, że jestem zbędna dla społeczeństwa i nic nie mogę zrobić. Lekarz to jest ktoś. I to, co jest w tym temacie tak piękne i czego ja się bardzo trzymam, to jest to właśnie, że można uratować ludzkie życie bez aparatury medycznej. I temat samobójstw jest właśnie takim tematem. I jak już sobie dałam to przyzwolenie i zrozumiałam właśnie, że to może być ten krok, żeby zrobić coś dobrego, to Potem po prostu zaczęłam się interesować szerszym kontekstem, bo na początku to miała być praca doktorska, tylko o języku. Mhm. I skupienie się, i faktycznie w większości była, jest książka na ten temat wydana w Uniwersytecie Warszawskim. Listy um, samobójców, samobójstwo jako fakt kulturowy. Już teraz nawet nie pamiętam tytułu własnej książki. Tak to jest po latach, jak się kolejną przygotowuję już. Ale znajdą Państwo bez problemu, wpisując Halszka Witkowska, w internecie książka jest mhm. dostępna. I w trakcie badań, które robiłam, właśnie zdałam sobie sprawę, że no, potrzebuję jednak szerszego kontekstu, że ja nie mogę jednak mówić o samych listach pożegnalnych, nie wiedząc więcej o samym zjawisku. A na początku mnie to przytłaczało, bo sobie myślałam, Boże, ile ja lat będę musiała w ogóle, żeby cokolwiek napisać, poświęcić? Więc takimi małymi krokami zaczęłam się coraz bardziej interesować. No i wtedy też zdałam sobie sprawę, że w Polsce mamy tak duży problem i że się zupełnie o tym nie mówi. To był który rok? To był rok, kiedy ja uruchomiłam kampanię pierwszą właśnie w Polsce kampanię społeczną Życie Warto jest Rozmowy, tak się nazywała. Od teraz już serwis, a wtedy właśnie pierwsza kampania. To był rok 2018. Czyli 6 lat temu. Tak. Mhm. I wtedy zrobiliśmy pierwszy raz takie duże obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 10 września w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. I pierwsze właśnie spoty powstały też potem. I zrobiłam to z grupką studentów w ogóle. Poprowadziłam zajęcia na Uniwersytecie na Wydziale Artes Liberales. Zrobiliśmy pierwsze konferencje autodestrukcji też w kulturze. Zresztą do dzisiaj staram się cały czas wydawać. Teraz już właśnie jest premiera mojej najnowszej książki, gdzie jestem w redakcji z Piotrem Nowakiem, z profesorem Piotrem Nowakiem. I też właśnie autodestrukcji w kulturze. To jest zbiór różnych autorów i esejów na ten temat. No i właśnie to był ten początek, tak, właśnie uniwersytet, kampania społeczna studenci, przy okazji właśnie kończyłam doktorat i zrozumiałam, jak wielkie jest zapotrzebowanie na te działania pomocowe. Najpierw zaczęłam od tej kampanii społecznej, mm -hmm. a potem sobie zdałam sprawę, jak wiele w Polsce jest potrzeb, a jak mało jest ich zrealizowanych, tak? Jakiejś pomocy, więc mamy dużo telefonów pomocowych, mamy coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, ale nie było miejsca, które było poświęcone właśnie kryzysowi samobójstwa. panie ma Pani poczucie, tak jak patrzy Pani na tę dyskusję społeczną wokół samobójstwa, że ona się zmieniła przez te ostatnie 6 lat? Ona się zmieniła ogromnie, tak? Bo jak w 2018 roku ruszaliśmy z kampanią, to jeszcze dziennikarze byli tak nastawieni różnie. No właśnie, nie wiem, wśród celebrytów pamiętam, jak szukałam ambasadora kampanii, to słyszałam, nie, Halszka to, to jest mroczny temat, to ma złą energię na przykład. I no bardzo. Zastanawiam się, jak samobójstwo miałoby mieć dobrą energię. ale... No ale właśnie to, jakby to co staramy się robić, tak? Czyli właśnie, czy no, my w temacie samobójstwa nie szukamy śmierci, tylko życia i tej ogromnej szansy. Dlatego projekt się nazywa życie Warty rozmowy, mm -hmm. bo staramy się właśnie pokazać też potencjał, możliwość uratowania drugiego człowieka i myślę, że to był w ogóle przełom, że znaleźliśmy język, aby o tym mówić. Żeby to tak, nie był z jednej strony bardzo język naukowy, z tymi wszystkimi trudnymi słowami, jak kryzys presuicydalny, syndrom presuicydalny, postwencja, prawda, i te <śm> trudne rzeczy, efekt Wertera czy Papageno, więc z jednej strony nie język naukowy, z drugiej strony nie język sensacyjny, który często się pojawił w mediach, z trzeciej strony nie język tajemniczej śmierci, prawda, i jakieś takie ostraszenia, tylko język skierowany ku życiu. I jak nam się udało znaleźć ten klucz, to nawet skonstruowanie serwisu, prawda, tego na przykład estetyki jego, kolorów, obrazków, grafik, to wszystko było ogromnym wyzwaniem. Robiliśmy to w dużym zespole, ale to był taki kolejny przełom, właśnie. Rok 2021, jak uruchamiamy serwis. Pierwszy taki serwis, że znaczy po pierwsze nie mieliśmy przykładu, nie było wtedy takiego serwisu, więc nie widzieliśmy jak go zrobić. Musimy już wszystko sami wymyślić od samego początku. Nawet ta metoda napisz do specjalisty naszej zakładki, że my nie prowadzimy czatu, a prowadzimy w typie carrying letters takie długie wymiany takich listów mm -hmm. z użytkownikami. Więc tutaj było bardzo dużo takich autorskich projektów i pomysłów. Natomiast no, od tego się zaczęło działanie po prostu na bardzo szeroką skalę, bo najpierw to były działania stricte właśnie kampania, społeczna konferencje, publikacje. I od 2021 roku na dużą skalę ogólnopolską działania pomocowe, no, które cały czas się rozwijają. Ale nie ukrywam, że też jako osoba odpowiedzialna za koordynację całego projektu, no, jest to dla mnie też takie bardzo duże poczucie odpowiedzialności, tak? No bo jestem też tą osobą, która musi biegać się o środki na utrzymanie tego organizmu. Zawsze mm -hmm. mam taki koszmar, który do mnie wraca, że pewnego dnia skończą się środki i będę musiała przedwyświetlić wyświetlić baner, nie udzielamy pomocy. Więc robię wszystko, żeby zabezpieczyć ten projekt na tyle, żeby po prostu zawsze ta pomoc bezpłatna dla tych osób w kryzysie i ich bliskich była na naszej stronie. A czy samego tematu nie ma pani czasem dość? Ja mam... Wspaniałe rozwiązanie na wszystkie moje bolączki, i to jest mój sport. Konie. Tak. Sześć razy w tygodniu. Trenuję jeźdztwo, trenuję wyczynowo, sportowo, startuję w zawodach. Moment, kiedy wjeżdżam na teren stajni, gdzie trenuję, zapominam o wszystkim. i To Czyli jest też odwaga. Tak, no ja trenuję WKKW, to jest jedna z takich największych. Co to jest WKKW? Strony, konkurs konia wierzchowego to jest jedna z trzech dyscyplin olimpijskich w jeździectwie. Mówi się o tym, że taka korona jeździectwa jest też najbardziej niebezpieczna, bo oprócz... Czyli to tam się skacze przez przeszkody? To jest taki trójbój, bo jest i ujeżdżenie, czyli ta część mm -hmm. ujeżdżeniowa z koniem na czworoboku, przez lejków czasami nazywany taki taniec na koniu. Mm -hmm. Druga rzecz to są właśnie skoki, skoki przez przeszkody. No i ta trzecia część dla nas wkk najważniejsza można powiedzieć, chociaż we wszystkim musimy być dobrzy, żeby wygrać, element krosu, tak? Czyli to są te przeszkody, Przeszkody w terenie, jest odcinek, jest mm -hmm. kilkanaście przeszkód, które musimy w ograniczonym czasie pokonać, no i to są przeszkody stałe: skok do wody, skok przez drzewo, przez różne bankiety, zeskok. Więc jeżeli tu niestety jest jakiś wypadek, znaczy jak on się potknie o przeszkody, czy zawadzi nogą, no to. We dwoje się wywracamy. Tak? Więc to to... chyba jeszcze panią raz zaproszę, bo no porozmawiamy wymagnie... dokładnie o tym. Tak, Wtedy. natomiast to mi daje bardzo dużo siły. właśnie. Ja po prostu jadę na trening, jestem przemęczona. mnóstwo dużo rzeczy śmieję się zawsze, że w samochodzie mam biuro komunikacyjne, bo wszystkie telefony załatwiam w samochodzie. Wjeżdżam ramę w stajni. Odkładam telefon i przez półtorej godziny jestem tylko ja z moim zwierzęciem, z trenerem, skupiona na zupełnie innych rzeczach, i wyjeżdżam i wracam do tej rzeczywistości z zupełnie inną głową, z inną perspektywą. Problemy, które miałam, jak wjeżdżałam, były dużo poważniejsze niż jak wyjeżdżam z tego treningu, bo już mam lepszy dystans. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno moi bliscy, którzy mnie bardzo wspierają, ale mam także fantastyczny zespół, i to jest coś pięknego, ponieważ przy tym projekcie zjednoczyły się osoby, które po prostu od lat, pomagały w różny sposób na różnym poziomie. Mam fantastyczny zespół ekspertów. To Psychiatrzy, są... psycholodzy, pedagodzy, tak, socjolog, tak, ksiądz. interwenci kryzysowi też. Więc, ale to są osoby, które z serca faktycznie zawsze czuły tę misję pomagania w tym temacie i to są też wspaniali ludzie po prostu. I to też tak jest, że bardzo dużo pięknych ludzi poznałam przy tym temacie. A I... co by Pani chciała, żeby się zmieniło jeszcze wokół rozmowy o samobójstwie? Bardzo mnie martwi taka tendencja, którą od jakiegoś czasu obserwuję, bo pytała mnie pani, co się zmieniło. Powiedziałam, że bardzo dużo i najpierw nie mówiono w ogóle, mm -hmm. potem media zaczęły mówić, będą robić różne projekty. A w tym momencie mam trochę taką niestety przykrą refleksję, że czasami wykorzystujemy ten temat medialnie. Niektórzy wykorzystują, prawda? I mam takie wrażenie, że. Pewne organizacje lub jednostki czasem poruszają ten temat po to, żeby zwrócić uwagę na swoje działania pewne, potem go porzucają, bo mają sto kolejnych. Ale niestety takie trochę czuję wykorzystywanie tego tematu i jest mi też bardzo przykro, ponieważ nie zawsze też zwracają uwagę na to, jak mówią. Nie biorą tej odpowiedzialności za słowa, łamiąc też nieraz rekomendacje. I taki moment, który naprawdę powinniśmy bardzo, bardzo uważać i też zachęcam Państwa też do refleksji na ten temat i myślenia o tym, jak bardzo negatywne jest łączenie na przykład narracji mówiącej o wzroście samobójstw lub prób samobójczych i o tym, że nie ma pomocy w Polsce. Mm -hmm. I bardzo często niestety, ja to słyszę w mediach. O, z różnych rus, aktorów, influencerów, prawda, osób, które mają dobre intencje, bo ja do tego wracam, aktywiści, tak? Jakby ja silnie wierzę, że te osoby chcą pomóc, ale potem nie wiedzą też o pewnych rzeczach i mogą zaszkodzić na przykład właśnie taką narracją. I powiem Państwu przypadek taki z naszej pracy. Potem do naszego serwisu zgłasza się rodzic, który ma dziecko w kryzysie samobójczym, i nasz specjalista pyta, czy próbowała Pani szukać dla swojego dziecka pomocy. To pani telewizji nie ogląda? Przecież nie ma pomocy w Polsce. Do psychologa trzeba czekać pół roku. A to nie jest prawda. Są miejsca, gdzie trzeba czekać pół roku. Są takie miejsca, gdzie można tak znaleźć pomoc od razu. Tak jest. I Wiem, że specjaliści, życie warte jest rozmowy, pomagają znaleźć tę tak pomoc. Tak jest. Czy się ktoś zgłosi do nas przez zakładkę napisz do specjalisty, czy na konsultacjach. Jeżeli ktoś, właśnie zawsze staramy się znaleźć pomoc jak najbliżej. Zawsze to pomoc bezpłatna. Dzwonimy, też sprawdzamy, czy to miejsce jest dostępne mm -hmm. w tym czasie. Natomiast pokazujemy gamę różnych rozwiązań, bo oczywiście pamiętajmy o tym, mamy nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży, o którym bardzo dużo mówi dr Aleksander Lewandowska. Wspaniała specjalistka, też fantastyczny człowiek, pokazujący jak się zmieniły pewne rzeczy, że jest większy dostęp do tej pomocy, tylko musimy umieć szukać, ale też musimy o tym mówić, bo jeżeli w kółko w mediach mówi się, jak jest bardzo źle, jak jest tragicznie, ile dzieci odbiera sobie życie, prawda, i nie mówimy o tym, co można zrobić, więc jak mnie pyta pani, co bym chciała na teraz, żeby się zmieniło, to bardzo mi się marzy, żeby ludzie mieli większą odpowiedzialność za słowa i pamiętali, że ten temat samobójstw to jest naprawdę bardzo trudny temat. Temat dotyczący życia i śmierci i to, jak o nim mówimy, ma ogromny wpływ na to, co się potem w Polsce dzieje. I mam nadzieję, że te narracje, które były ostatniej zimy o rekordowych wzrostach prób samobójczych, o pandemii samobójstw wśród dzieci, no to było dla mnie strasznie trudne przeżycie, ponieważ ja po prostu co chwilę chodziłam do mediów i potem prostowałam te doniesienia. Dlatego wydaliśmy raport, który po prostu przygotowanie po 8 godzin dziennie przy biurku, żeby to jak najszybciej zrobić, żeby sprostować to, co się działo w mediach. Bo, tak jak pani powiedziała, z roku 2022 na 2023. Nastąpił wzrost, ale nieznaczny tych prób samobójczych. Tak jest, o, o 2%. 2,2%, tak. tak, jeżeli mówimy o wszystkich zachowaniach samobójczych, więc chodzi o sam fakt, że na przykład mówiono o rekordowej liczbie prób samobójczych. Oczywiście ona jest najwyższa do tej pory, no ale z drugiej strony właśnie mamy ten mały wzrost, ale już nikt nie mówił o tym, że mieliśmy pierwszy raz od kilku lat spadek samobójstw w tej grupie wiekowej. Okej, okay, o 7% to nie jest dużo, ale to jest maleńkie światełko nadziei, mm -hmm. że coś się zmieniło, tak? I o tym już nikt nie chciał mówić, A więc to było dla mnie bardzo trudne i całym zespołem silnie na tym pracowaliśmy, żeby pokazać, jakby walczyć z tą dezinformacją. No, dlatego to bym bardzo chciała, żeby się zmieniło, żebyśmy skupili się właśnie na tym że słowa mają ogromną moc i tutaj każdy z nas może naprawdę zrobić wiele dobrego, tak jak każdy z nas może udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej, która tak samo jak pierwsza pomoc przedmedyczna może uratować czyjeś życie. A na czym ona polega, to też odsyłam do serwisu, gdzie jest warte rozmowy, tam znajdziecie państwo informacje, na czym polega pierwsza pomoc emocjonalna. Bardzo dziękuję pani za obecność. Dziękuję i dziękuję państwu za obecność również dzisiaj. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Podcast wydała Urszula Pieczek, a zmontowała Elżbieta Lasocka. Do usłyszenia, Agnieszka Jucewicz.